Cześć kochani, dzisiaj filmik z innej perspektywy. Miluniu nie wolno. Wybaczcie mi oczywiście z góry za, wiecie, tutaj za Milana, za dźwięki, dlatego że właściciel właśnie przed moim oknem jest, coś tutaj robi w ogrodzie. A ja dzisiaj postanowiłam przyjść do Was z pierwszym update'em projektu Zero. Słuchajcie, zacznę od dwóch produktów, które zużyłam, a mianowicie udało mi się zużyć mój podkład z Becky, ten Aqualuminous Perfecting Foundation. Jego było, kiedy zaczynałam, 109,36 grama. Teraz już na koniec nie ważyłam, on jest naprawdę, słuchajcie, pusty, puściusieńki, nawet gdzieniegdzie jeszcze prześwity widać, dlatego że ja na sam koniec go jeszcze obracałam i machałam i w ogóle jest po prostu zużyty. I drugi produkt, który dla mnie w moich oczach jest już zużyty, jest to bronzer z Catrice. Tak, słuchajcie, to jest chyba pierwszy w moim życiu bronzer, który udało mi się zużyć. I zobaczycie teraz, o proszę, na ściankach tam jeszcze coś zostało, ale ja już tego skrobać nie będę, także jego teraz nie ważyłam. Na początku miał on 44,22 grama. Jak mówię, skończyłam teraz. Za to wprowadziłam... Był jeszcze podkład z Bell, którego, słuchajcie, użyłam tylko raz, więc wyrzuciłam go po prostu na razie z tego projektu, bo jest dla mnie jeszcze za jasny. A w miejsce tych dwóch produktów plus podkładu z Bell wdrożyłam trzy nowe rzeczy, w tym dwa podkłady. I tutaj pierwszy podkład, który wdrożyłam, jest to Jordani Gold's Oriflame Age Defying Foundation z SPF 8. I tutaj Wam się pojawią, tu albo tu pojawi się Wam gdzieś jego początkowa, wyjściowa waga. Powiem Wam, że bardzo chętnie na chwilę obecną po niego sięgam, bardzo mi się podoba, dlatego postanowiłam go do tego projektu wdrożyć. A drugi podkład, który wdrożyłam, który też używam od jakiegoś czasu i takie delikatne zużycie jest, jak patrzę pod światło, jest to Fit Me z Maybelline New York Luminous and Smooth Normal to Dry Skin w odcieniu, czy w sumie o numerku 115, to jest odcień bodajże też Ivory, jeżeli się nie mylę, dokładnie, to jest odcień Ivory, a tutaj miałam Light Ivory. I to są dwa podkłady, które weszły do tego projektu teraz. Trzecim produktem, który wprowadziłam do tego podkładu, jest to pojedynczy cień. I mowa tutaj o Trended Up No. 1 Eyeshadow o numerku 026. Wygląda tak, o, już otwieram, pokazuję Wam. Jest malutkie denko. Bardzo podoba mi się ten cień i chciałabym zużyć pierwsze opakowanie i podejrzewam, że z tym nie będzie problemu. A teraz przejdźmy do update'u pozostałych rzeczy. I co my tu mamy jako pierwsze? Róż z Bell. Słuchajcie, jego wyjściowa waga było 27,88 grama. To jest ten o... róż. Powiem Wam, że kilka razy po niego rzeczywiście sięgnęłam i używam go bardziej jako topera. Jakiegoś wielkiego zużycia rzeczywiście nie widać w nim i jakiegoś wielkiego zużycia też nie ma. Tu pojawi się. Natomiast mogę Wam powiedzieć, że zużyłam 0,48 grama, więc no bardzo malutko, bardzo malutko. No ale jakieś zużycie jest. Kolejny produkt to był cień w kremie z Essence Moonlight Eyes. Cień, którego już niestety w sprzedaży nie ma. Cień kremowy. Już Wam pokazuję. Jego także kilka razy użyłam. Na pewno zdecydowanie rzadziej, aniżeli myślałam, że go będę używać. W dalszym ciągu jakoś szkodnikuje. Jego waga wyjściowa była 27,58 grama. Na chwilę obecną waga jest taka, a to oznacza, że zużyłam 0,23 grama, więc o dziwo mniej niż
niż różu, a używałam częściej. Tyle mogę Wam powiedzieć, więc nie wiem, jakim cudem. Dobra. Kolejny produkt to był sypki puder HD Loose Powder Skin Photo Ready z Lovely, puder, który uwielbiam. On ogółem ma 5,5 grama tutaj samej zawartości. Miluniu, samej zawartości i jego wyjściowa waga po zważeniu to było 49,99 gram. Na chwilę obecną jest waga taka o i to oznacza, że zużyłam go aż 1,22 grama, co na sypki puder nie jest mało. Tym bardziej, że ja po przeprowadzce tutaj przez tydzień się na pewno nie malowałam, więc no jestem całkiem zadowolona, ale jeszcze widzę, że sporo go zostało, więc na pewno będę mogła się jeszcze nim przez jakiś czas cieszyć. Dalej mamy, co my mamy? Dalej mamy pomadkę z L'Oreal, pomadka, która po prostu nie chce się skończyć, to jest ta z serii Les Chocolates w odcieniu Candyman, dokładnie 842 Candyman i jej wyjściowa waga to było 28,58 i słuchajcie, ja ją używałam namiętnie w dalszym ciągu, a o dziwo zużyłam jej tylko i wyłącznie 0,27 grama. No po prostu ta pomadka się nie kończy. Ja nie wiem, czy ja ją kiedykolwiek zużyję. O dziwo, inne pomadki szybciej mi się zużywają, a ta, no nie wiem, co z nią nie halo. Ale może też dlatego, że wiecie, ja ją tylko raz nakładam i już potem w ciągu dnia jej nie poprawiam, bo ona mi się dość rewelacyjnie trzyma na ustach, jeżeli o to chodzi. I ostatni produkt, który ważyłam, jest to Lovely No More Dark Circles Full Coverage Concealer. Mój jest w odcieniu, czy w sumie o numerku 2, czyli ten po prostu ciut ciemniejszy. Wszystkie produkty mam dzisiaj na twarzy poza pomadką. O. I poza tym i poza cieniem. No dobra, prawie wszystkie, tak? I powiem Wam, że z korektora, jeżeli o to chodzi, z postępu jestem niesamowicie dumna z siebie, dlatego, że jeżeli chodzi o korektor, ja go nakładam tylko i wyłącznie w ten sposób, że wydobywam to, co tutaj mi się nałożyło na pacynkę i używam to pod oboje oczu, czyli nie, że jedno oko potem maczam i drugie oko, nie. To, co mi się nabierze, wystarczy mi na oboje oczu, a i tak jego wyjściowa waga to było 27,96 grama. Tyle go zużyłam, czyli 6,91 grama. Słuchajcie, prawie 7 gram. To jest naprawdę dużo. Tu widać, że go po prostu używam, jeżeli o to chodzi. Kolejny produkt, który już przedostatni, którego nie ważyłam, którego Wam pokazywałam, po prostu zaznaczyłam sobie, ile go było, jak zaczynałam. Jest to Golden Rose Makeup Fixing Spray. Fixing spray, który co prawda krzywdy mi nie robi i nigdy nie zrobił, ale jakoś nie bardzo się z nim lubię, nie wiem dlaczego. Tyle go było, kiedy zaczynałam. Mam nadzieję, że sfokusuję i zobaczycie tutaj taką czarną kreskę. Natomiast możecie zobaczyć postęp, ile go zużyłam. To jest naprawdę, naprawdę dużo i zostało go już niewiele i wydaje mi się, że do przyszłego projektu, czy do przyszłej aktualizacji w przyszłym miesiącu na pewno go już zużyję, z czego będę się niesamowicie cieszyć, bo ja mam jeszcze kilka w zapasach i no powoli chciałabym zużywać. Tak patrzę, bo wiecie, ja siedzę przy oknie i akurat nie samolot do góry leci i ciągnie się, wiecie, ta biała linia taka na niebie. I ostatnią rzeczą, po którą sięgałam od czasu do czasu, natomiast też nie codziennie, można powiedzieć, że w sumie przez 2 tygodnie nie używałam jej w ogóle, dzisiaj mam ją na oczach, jest to paletka z Zoeva Rose Golden, paletka w totalnie moich odcieniach
I myślę, że progres możecie tutaj zobaczyć przy tym cieniu, bo jak zaczynałam, było malutkie dęko widać. Teraz już natomiast widać dużo większe. I także w tych dwóch widać większe zużycie, tak przynajmniej mi się wydaje. Możecie sobie zajrzeć do pierwszego filmiku, do początku, to zobaczycie, że no widać jednak, że ją używałam. Także kochani, jeżeli o to chodzi, to jestem z siebie zadowolona, bo zużyłam dwa produkty, mogłam wprowadzić trzy nowe. Czy w przyszłym miesiącu będzie coś więcej zużyte jak tylko fixing spray? Nie mam zielonego pojęcia, podejrzewam, że nie, ale oczywiście wszystko wyjdzie w praniu. I słuchajcie, zanim się z Wami pożegnam, przyszło mi jeszcze do głowy, że może nagrałabym też taki projekt zero, jeżeli chodzi o pielęgnację. Ja teoretycznie z pielęgnacją nie mam problemów, ale rzeczywiście posiadam kilka produktów, których nie używam, bo ich po prostu nie lubię. Szkoda mi je wyrzucić, a nie mam komu ich dać, bo jakoś nikt nie chce, albo akurat nie, no, nie są to produkty dostosowane do na przykład Mariusza, któremu mogłabym oddać. I może w tym sposobem zmobilizowałabym się bardziej do zużycia tych produktów. Także dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Ja się teraz z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!